Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dopowiadam. Pan poseł nie zrozumiał, że ja nie namawiam na zbiórki, ja namawiam na to, żebyście zrobili dobry interes, który najwyraźniej rodzi perspektywy w tym miejscu. A w lewą stronę zwrócę się z przypomnieniem historycznym, które powinno uniemożliwić wam popieranie tego wniosku. Ludwik Rydygier, patron tej uczelni projektowanej, zresztą bohater mojego romansu, Prusak, któremu się spodobało być Polakiem, ale wiecie państwo, on pod koniec swojego barwnego i pełnego zasług życia, on dawał nawet takie ogłoszenia do gazet, taką kampanię wszczął, precz z, jak to on mówił, upiorem kobiety lekarza, czy absurdem kolegi kobiety lekarza. Taką kampanię podjął, żeby nie przyjmować dziewczyn na wydziały lekarskie. I temu akurat nie przyklaskuję, ale wam to powinno blokować tę inicjatywę. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Serdecznie poproszę pana posła.